Cześć wam wszystkim, przy kolejnych szerszeniach. Tym razem gniazdo jest puste, ale będę miał okazję wam pokazać, jak jest zbudowane i jakie jest duże. Gniazdo znajduje się w wiejskim wychodku. Po prostu nikt tu dawno nie zaglądał. Przezimowało. No i teraz jest do usunięcia, bo dopiero niedawno właściciele zauważyli je. No i co? Trzeba je usunąć. Gniazdo jest, tak jak widać, sporych rozmiarów. Gniazdo ma 60 cm wysokości, szerokie jest na około 30 cm w najszerszym miejscu. No i teraz będę je usuwał. Najpierw postaram się ściągnąć wierzchnią warstwę, a potem zobaczymy, co jest w środku. Słuchajcie, no warstw jest dużo, zobaczcie, ciężko dostać się do środka. Tu będzie bardzo ładnie widać, dlaczego owady nie wracają do tego samego gniazda. Wszystko usunę, tą warstwę ochronną, która izolowała gniazdo, plastry. Trochę się pyli. No ale to normalne, w końcu wszystko jest zrobione. Muszki, które sobie tutaj zrobiły zimą mieszkanie. No, tak jak tutaj widać, ładnie to gniazdo oczyściłem z ochronnej warstwy izolującej. No a teraz tutaj ładnie widać, dlaczego takie gniazdo nie jest używane w następnym roku przez owady. No ponieważ jest już zapleśniałe tutaj. To wszystko, to co tu widać, ten kolor, to jest wszystko pleśń. Od spodu wygląda w ten sposób. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Osiem warstw. Nikim tu nie przeszkadzał. Całe wakacje sobie pracowały. Miały dużo jedzenia, widać. Warunki sprzyjały. No, troszeczkę tutaj też nabrudziły. Tak jak to z nimi bywa. Pod gniazdem. No, sporo nabrudziły.
Tu idealnie widać, jak pleśń zaczęła rozkładać plastry i każdy jeden jest pokryty pleśnią. W gnieździe nie ma ani jednego żywego owada, no ani żadnej królowej, która mogłaby tu się przezimować, no z powodu tego, że gniazdo jest w rozkładzie. Mam nadzieję, że chociaż troszeczkę Wam przybliżyłem budowę gniazda i pokazałem, jak to fajnie wygląda. No miałem szczęście, bo gniazdo było nienaruszone, no i puściutkie. Puściutkie, nienaruszone, więc mogłem tu Wam pokazać, jak wygląda od wewnątrz. No i co się z nim dzieje przez zimę. Przez zimę gniazdo pleśnieje i ulega rozkładowi częściowemu, nie całkowicie, bo to trwa trochę miesięcy. Także Wy się trzymajcie. Do zobaczyska, na razie, hej!